Dawid Plizga, dzisiaj podpisałeś kontrakt z Górnikiem Zabrze. Na jaki okres czasu? Tak, zgadza się, na 3 lata. Co zadecydowało o tym, że podpisałeś kontrakt akurat z Górnikiem? No, Górnik był bardzo zdeterminowany w końcowym tym okresie, kiedy mi się kontrakt z Jagiellonią kończył. Mimo że już praktycznie byłem w drodze do Łęczny, to w połowie drogi zawróciłem i po konsultacjach z żoną, z rodziną stwierdziłem, że najlepiej będzie zostać na Śląsku i zagrać w Górniku. No właśnie, urodziłeś się w Rudzie Śląskiej, pewnie tam masz sporo rodziny. To jest taki bardziej powrót sentymentalny? Na pewno jest to powrót sentymentalny, bo wreszcie po długich wojażach, po parunastu latach wracam na Śląsk, gdzie się wychowałem, gdzie się urodziłem i się najlepiej w piłkę gra. Pamiętasz, komu strzeliłeś pierwszą bramkę w Ekstraklasie? Tak, dokładnie to pamiętam, że akurat to było na Górniku. Znaczy to był mecz przeciwko Górnikowi, tak? Tak, no, ale na Górniku, Górnik IKS 1-1. A to było w Zabrzu? Nie było w Zabrzu. Piotr Eglek bronił wtedy w Górniku. A bramkarzem GKS-u był Mateusz Słowik. Chyba wtedy Mateusz bronił, albo Darek Leta, nie pamiętam dokładnie. Zanim zdecydowałeś się na przeprowadzkę do Zabrza, konsultowałeś, znaczy pytałeś Mateusza w ogóle o atmosferę, o warunki tutaj panujące? Powiedzmy, widziałem się często z Mateuszem i podpytywałem, co w Górniku słychać. Jesteś już na zgrupowaniu parę dni. Jak Ci się podoba atmosfera, koledzy? Wszystko jest jak w każdym normalnie funkcjonującym klubie. No, atmosfera pracy, bo to jest okres przygotowawczy, trzeba ciężko pracować i tak to wygląda tutaj.